Dzisiaj opowiem wam parę słów na temat Golfa 7. generacji. Nope. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam informacje na temat wszystkich systemów podtrzymania turbosprężarki. Po co one są, dlaczego one są i jak działają. Zaczniemy od mechanicznej pomarańczy, gdzie mamy klasyczny system podtrzymania turbiny. Jest to system wprowadzony kilkanaście lat temu. Pomaga w tym, żeby turbosprężarka w momencie, kiedy puszczamy gaz, cały czas kręciła się na odpowiednich obrotach. Nazwa ALS to nic innego jak skrót od Anti-Lag System, czyli system, który zapobiega lagowaniu. Reasumując, nasza turbosprężarka w tym samochodzie, który tutaj widzicie, działa na pełnych obrotach, kiedy jest zapotrzebowanie na ten power. W momencie, kiedy zamykamy przepustnicę, przepustnica w tym systemie, który jest w mechanicznej pomarańczy, czyli w systemie Tubic, wymyślonym przez Szwedów, doprowadza przez intercooler powietrze do przepustnic. Na każdym cylindrze mamy osobną przepustnicę sterowaną po prostu linką gazu. To kółko, przekręcając się, zamyka i otwiera przepustnicę. Wracając do Anti-Lag System. Jest to system, który w momencie, kiedy zamkniemy przepustnicę, napędza nam turbosprężarkę. Jak on to robi? Napędza turbinę poprzez obejście tym tutaj zaworem przepustnic, a następnie wpuszcza powietrze do kolektora ssącego, które przelatując przez dolot, wpadając do cylindra i wylatując bezwybuchowo do kolektora wydechowego, wybucha w kolektorze wydechowym i przez wybuch w kolektorze wydechowym napędza ten wirnik, który tutaj mamy, gorącej części turbosprężarki. Jak on to robi? Robi to w ten sposób, że komputer silnika opóźnia zapłon. Opóźnienie zapłonu powoduje to, że mieszanka przepuszczona przez ten bypass wybucha dopiero w kolektorze wydechowym, a nie w cylindrze. Jeżeli mamy podłączony ALS, to ten samochód ma podwyższone obroty silnika. Nie chodzi na 1200, tylko w tym przypadku, tak jak Cosworth, chodzi na w zakresie 2000-2400 obrotów. Nawet więcej, jeśli ten system jest agresywny. Ja tutaj mam przełączniki w tym samochodzie, które pozwalają ustalać poziom tego systemu ALS. Tu, jak widzicie, mamy potencjometr, który pozwala od pozycji 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Mamy 6 pozycji systemu ALS, który w zależności od tego, jak go ustawimy i jaka jest potrzeba w danym momencie, tak mocno działa. Jeśli ustawię to na najwyższą pozycję, ten system ALS staje się bardzo agresywny i samochód podnosi obroty pod prawie 3000. I jak puszczę całkowicie gaz, to powietrze przepuszczone w tym miejscu przez ten zawór jest go tak dużo, że samochód nie zwalnia. Muszę go hamować pedałem hamulca. Ten system bardzo mało podnosi obroty silnika, o tym, o czym mówiłem, czyli nie wpływa de facto na jazdę, chociaż w zakręcie ten samochód, kiedy ma bardzo agresywny tryb ALS włączony, to w momencie, kiedy my puszczamy gaz i nie chcemy, żeby on jechał, on tak leciutko pociąga, więc ta lewa noga musi być na hamulcu i musimy go przytrzymywać. To by chyba było wszystko z grubsza na temat Anti-Lag System w mechanicznej pomarańczy. Teraz powiem wam, dlaczego się to stosuje. Stosuje się to przede wszystkim dlatego, że w momencie, kiedy byśmy nie mieli tego bypassa, który ominie to, to w momencie zamknięcia przepustnicy, co zdarza się nieraz na sekundę, dwie, dojeżdża się gdzieś do zakrętu i nie nadusza się tego gazu, tylko się schamowywuje. To w tym momencie, jak się schamowywuje, to ten samochód zatrzymuje turbinę. Ten silnik
powoduje to, że turbina zwalnia. I wjeżdżając w zakręt, jadąc równym gazem i wyjeżdżając z zakrętu, ta turbina kręci się z obrotami 20 tysięcy obrotów na minutę, a powinna się kręcić w granicach 80, 100, nawet 120 tysięcy na minutę. Więc w tym przypadku jest to niezbędne, bo w takim silniku bez systemu ALS z tak dużą turbiną Warnera nie mielibyśmy szans na płynne wyjście z zakrętu. Oczywiście są warunki pogodowe, w których to podtrzymanie musi być bardzo delikatne, żeby ten samochód nie był zbyt agresywny. To na przykład deszcz. Jeśli na torze rallycrossowym mamy bardzo małą przyczepność, mocno pada, jest mega ślisko, nie mamy trakcji, to ten system u mnie jest przełączony na jedyneczkę, maksymalnie na dwójkę. Tylko do tego, żeby ten samochód nie robił, żeby się nie zdławiał, żeby on cały czas jechał płynnie. Jednocześnie oczywiście przykręcamy potencjometr od mocy silnika, czyli zdejmujemy tą moc w granicach 400 koni i jedziemy sobie tym samochodem delikatnie. Ja nie miałem przyjemności jechać tak naprawdę tym autem i do końca go wykorzystać w takim porządnym deszczu, ale znam teorię. Wiem, jak to ustawić, żeby to działało. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Bez tej zwężki, ten silnik miałby z 1000 koni.